łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami, teraz i zawsze. Amen. Witam wszystkich słowami, tymi słowami w kolejnej odsłonie codziennika biblijnego. Witam znowu 6 lipca, dzisiaj sobota. I chciałbym przeczytać pierwsze hasło dnia. To hasło wyjęte jest z 91 psalmu, a brzmi: kto mieszka pod odsłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Chciałbym, abyśmy się zastanowili dzisiaj nad słowami, które apostoł Paweł wypowiedział przed królem Agrypą. W Księdze Dziejów Apostolskich w 26 rozdziale, 22 wiersz czytamy: ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim, nie mówiąc nic ponad to, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że się stanie. Paweł, będąc w więzieniu, świadczył o swoim nawróceniu do Jezusa Chrystusa. Jego życie zmieniło się, gdy spotkał zmartwychwstałego Chrystusa na drodze do Damaszku. I o tym mówi bez żadnych przeszkód. To spotkanie z Bogiem dało mu nową misję. To spotkanie dało mu nową siłę, aby głosić Ewangelię zarówno Żydom, jak i poganom. Opieka Boża była z nim przez cały ten czas. Paweł przetrwał liczne trudności, przetrwał liczne prześladowania, nie zrezygnował z głoszenia prawdy. Jego wierność i oddanie są i powinny być także dla nas inspiracją. Bóg jest z nami w każdej chwili, niezależnie od okoliczności. Jego opieka daje nam siłę, aby przetrwać nawet najtrudniejsze sytuacje. Niech zatem nasze życie, nasze słowa świadczą o Jego zbawieniu. Nasze życie, nasze słowa niechaj świadczą o nadziei, która jest w Nim. Przyjrzyjmy się jeszcze na chwilę bardziej i bliżej tematowi Bożej opieki. Oczywiście, Boża opieka jest jednym z najważniejszych aspektów naszej wiary. Kiedy rozważamy te kwestie, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych punktów. Po pierwsze, opieka Boża jest wyrazem Bożej obecności w naszym życiu. Bóg jest z nami w każdej chwili, niezależnie od okoliczności. To On nas prowadzi, On nas kieruje i On nas wspiera. Po drugie, Boża opieka to także troska o nasze potrzeby. Bóg troszczy się o nasze potrzeby materialne. Bóg troszczy się także o nasze potrzeby emocjonalne, ale także troszczy się o nasze potrzeby duchowe. W Ewangelii Mateusza Jezus zachęca nas, abyśmy nie martwili się o jutro, nie martwili się o przyszłość, ale zaufali Ojcu Niebieskiemu, który doskonale wie, czego potrzebujemy. Po trzecie, opieka jest z nami w trudnych czasach. Boża opieka jest z nami w trudnych czasach. Bóg nie obiecuje, że unikniemy trudności. Nie obiecuje, że unikniemy cierpienia, ale obiecuje, że będzie z nami w tych chwilach trudnych dla naszego życia. Jego opieka daje nam siłę, aby przetrwać nawet najtrudniejsze sytuacje, najtrudniejsze chwile naszego życia. I w końcu warto zastanowić się jeszcze nad naszą współpracą z ową Bożą opieką.
nasza współpraca z Bogiem jest ważna. To nie tylko oczekiwanie na Jego działanie, ale także, a może przede wszystkim, otwarcie się na Jego łaskę. Na Jego łaskę i Jego działanie w naszym życiu. Modlitwa i życie w zgodzie z Jego przykazaniami są drogami, które pozwalają nam doświadczyć Jego Bożej opieki. Ale przy tym wszystkim warto też pamiętać, że Boża opieka nie zawsze oznacza spełnienie naszych ludzkich, często egoistycznych oczekiwań czy życzeń. Czasem Jego plany są inne niż nasze, ale zawsze są one dla naszego dobra. Drogie siostry, drodzy bracia, niech ta krótka refleksja o opiece Bożej wzmocni naszą wiarę. Niech nasze życie będzie świadectwem Jego miłości i Jego obecności. Niech Bóg będzie naszą niezawodną tarczą, a my świadczmy o Jego wielkości. Obyśmy byli otwarci na Bożą opiekę i zaufali Mu całym sercem i całym swoim życiem. Na zakończenie chciałbym przeczytać słowa ze śpiewnika ewangelickiego, ale słowa, które bardzo często śpiewane są przez młodzież, śpiewane są podczas różnych uroczystości młodzieżowych. W cichym mroku i mgle, Panie mój, wołam Cię. Racz wysłuchać i strzec moich nocy i dni. Racz wysłuchać i strzec wiecznych powrotów mych. Niechaj Bóg nam wszystkim błogosławi. Do zobaczenia.